Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to jest środkowy dzień tygodnia, środa. Dzień taki jak każdy inny. Przepraszam, zabrakło mi w ogóle myśli, co miałbym powiedzieć w tym wstępie, żeby was jakoś zachęcić do obejrzenia tego odcinka. Ale przypuszczam, że skoro go włączyliście, to chyba nie trzeba was zachęcać. Taką przynajmniej mam nadzieję, że go po prostu włączyliście, bo chcecie się ze mną spotkać. No to się spotkajmy, a zacznijmy od okrzyku. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, dzisiaj środkowy dzień tygodnia, więc jesteśmy w połowie drogi do tego, żeby zrobić ten tydzień mega najlepszym tygodniem świata. Mam nadzieję, że taki macie ukryty plan od poniedziałku, że robimy mega najlepszy tydzień naszego życia. Mega tydzień tygodnia chyba powiedziałem. Nieważne, że robimy po prostu dobry czas, bo o to by chodziło w każdym dniu, żeby zrobić dobry czas. Posłuchajcie proszę, jakie mam dla was dzisiaj zdanie. Będzie takie dosyć poetycko-romantyczne, ale myślę, że jest w nim naprawdę duża mądrość. Brzmi ono następująco. Blasku gwiazd nie widać bez ciemności. Moi drodzy, pochodzenie tego zdania jest lekko podejrzane, dlatego że znalazłem go na jakimś tam profilu facebookowym z takimi mądrościami życiowymi dla nastolatek. Naprawdę, przepraszam za to, że tak mówię, bo tak w ogóle jest. I ona może rzeczywiście brzmieć tak trochę, o Boże, Boże, co za jakieś takie teksty. Nie znam autora, więc jest bez podpisu, jest to mądrość internetowa. Ale kochani, jest tutaj naprawdę ukryta pewna bardzo ważna mądrość. Moi drodzy, dlaczego bez ciemności nie można ujrzeć gwiazd? Jak to przełożyć na jakby nasze życie, jak to przełożyć na nasze wnętrze? Moi drodzy, moglibyśmy sobie powiedzieć takie coś, że wszyscy wiemy oczywiście, że rzeczy ważne, rzeczy dobre, rzeczy niezwykłe zazwyczaj osiąga się w sposób trudny, że rzeczy, które przychodzą łatwo, zazwyczaj nie są jakoś bardzo wartościowe. Ale bardzo wielu z nas się pojawia takie pytanie w związku z tym, ale niby dlaczego? To znaczy, dlaczego Pan Bóg nie mógłby zrobić tak, żeby te rzeczy fajne, super, święte, dobre, wartościowe, dlaczego trzeba je zawsze zdobywać w jakimś wielkim trudzie? Jakby, dlaczego taka logika? Kochani, byłoby inaczej, gdybyśmy byli nieskażeni grzechem pierworodnym. Czyli gdybyśmy żyli w świecie jakby gotowym i istniejącym takim, jak Pan Bóg wymyślił. W sensie, w takiej wersji, w jakiej Pan Bóg go wymyślił. Powtarzam wam to bardzo wiele razy, ale to jest jakby taka rzecz, którą naprawdę musimy sobie przypominać. Kochani, żyjemy w świecie, gdzie ogromna liczba rzeczy, ogromna ilość rzeczy w nas, naszego patrzenia, naszego odczuwania, naszego osądu, naszego pojmowania rzeczywistości jest po prostu skażona nieprawdą. Nawet nie dlatego, że tak wybraliśmy. Oczywiście część rzeczy jest z naszej winy, ale część nie. Tylko po prostu jesteśmy w takim świecie. Szatan w tym świecie niestety ciągle działa i niestety nam wrzuca różne nieprawdy i fałsze w głowy. I teraz Pan Bóg, kiedy chce nam pokazać prawdę, to nie może nam po prostu tylko pokazać prawdy, tylko musi jakby ściemnić to wszystko, co wiemy, co jest nieprawdziwe. Musi te wszystkie fałsze trochę jakby wyhamować, musi ściągnąć suwak w dół. I kochani, dlatego bardzo często w życiu wchodzimy w różne takie niemoce, niewiedzę, niepojęcia, takie zagubienia, takie poczucie, że nie wiemy dokąd i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, robi się ciemno. Dlaczego? Pan Bóg próbuje wszystkie te fałszywe tropy, wszystkie te fałszywe ścieżki po prostu zniwelować, czyli musi je ściemnić, mówiąc krótko. I dopiero kiedy ci się ściemną te bardzo mocne światła fałszywe, które masz w życiu, to nagle zobaczysz te prawdziwe. One rzeczywiście przy tych wielkich światłach fałszywych czasem wydają się jak małe gwiazdki. I kochani, na tym polega dla mnie mądrość tego zdania. Ja wiem, że mam w głowie mnóstwo badziewia i mnóstwo rzeczy kłamliwych. Przeze mnie se wtłoczonych, przez szatana wtłoczonych, przez ludzi, którzy niedobrze ze mną byli i też mi wtłoczyli różne rzeczy. I proszę Pana Boga, ściemnij to. Tylko, że jak to się ściemni, a to były pewne wyznaczniki mojego życia, to nagle się czuję zagubiony. Ale nagle jedna gwiazdka, druga gwiazdka to są po prostu światełka od Pana Boga, które tak naprawdę są bardzo wielkimi światłami, tylko jesteśmy od nich trochę daleko, dlatego je tak mało widzimy. Kochani, nie wiem, czy czaicie mądrość z tego zdania płynącą, bo ona naprawdę jest mądra. Nie jest tylko romantyczno taka nastolatkowa, że tylko w ciemności widać gwiazdy, tylko naprawdę w ciemnościach twojego życia, tam gdzie tracisz poczucie sensu, tam gdzie tracisz rozeznanie, bardzo możliwe, że chodzi właśnie o to, żeby zlikwidować fałszywe tropy, a żebyś zobaczył te prawdziwe światła. Może drobne na początku, może się wydają takie malutkie, ale to właśnie one cię doprowadzą do prawdy, więc nie bój się ciemności, bo to w nich widać dopiero prawdziwe, świecące gwiazdy. No to powiedział dzisiaj mądrość nastolatkową taką. Mam nadzieję, że to nie było zbyt naciągane. Ale nie wydaje mi się naciągane, naprawdę, bo jest w tym ogromne. Ja to widzę w sobie bardzo, że potrzebuję gasić te fałszywe słońca po to, żeby zobaczyć te małe, które potem robią się wielkie, ale prawdziwe są, te gwiazdy od Pana Boga.
No byłoby super. Życzę Wam bardzo serdecznie dużo ciemności, żebyście mogli zobaczyć prawdziwe gwiazdy. Tyle. Ściskam, błogosławię, widzimy się jutro w kolejnym czwartkowym, czwartym w tym tygodniu odcinku 6 rano. Z Bogiem, błogosławię, pa!